Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcinek Postscriptum jest do odcinka hashtagów o słodyczach Milki. Słuchajcie, dostaliśmy, tak jak widzieliście, dwie torebki z różnymi rodzajami czekoladek i rzeczy powiązanych z czekoladami, ze słodyczami, które produkuje Milki. Taki smaczny odcinek. Taki smaczny. Uwielbiam takie odcinki. Bardzo lubię wszelkie słodycze typu czekolada i wyroby z czekoladą, które są. Także praktycznie wszystko, co tam było, było dla mnie bardzo dobre. A że zaraz po tym odcinku piłem kawę, to było mi bardzo przyjemnie tą pić kawę, dlatego że lubię, jeżeli kawa jest pita po jedzeniu słodkiego albo do czegoś słodkiego. No, przyznam wam się, że tam do tej kapki coś sobie wziąłem, prawda? I jeszcze miałem. Wszystkie te produkty były bardzo dobre. Nie byliśmy sponsorowani przez firmę, więc mówiliśmy wszyscy to, co czujemy. Nikt nam nie zapłacił za ten odcinek. Były bardzo dobre wszystkie rzeczy, które tam się znajdowały. Dla mnie najmniej smaczne, tak jak chyba i dla większości, były te żelki sercowe. One nie za bardzo pasowały do wyrobów firmy Milki. Tak mi się wydaje. Najlepsze były dla mnie orzechy oblane w czekoladzie. Czekolada mleczna Milki w ogóle jest bardzo smaczna, bardzo ją lubię. Orzechy były pyszne w tym. No a najwięcej sprawiający kłopotów był ten cukierek oblany czekoladą Toffee. Słuchajcie, naprawdę jest to typowa mordoklejka. Tak zakleiło dokładnie usta, że ciężko było nawet coś mówić. Ja zęby mam jeszcze swoje naturalne, ale jakbym miał sztuczną szczękę, to by chyba musiał wyjąć ją i przemyć. Także nie jest to dobry słodycz dla osób, które no, są już w starszym wieku i posiadają sztuczną szczękę. Nie nadaje się on dla nich. Pozostałe wszystkie były bardzo dobre. Polecam wam. Możecie je śmiało kupować i jeść. Pozdrawiam was i zapraszam serdecznie do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Hej!